21 zwycięstw i 1 remis to bilans piłkarek ręcznych KGHM Metrako Zagłębia w sezonie zasadniczym. Na jego zakończenie liderki PGNiG Superligi rozgromiły Ruch Chorzów 33-19. Mecz w hali SP14 udanie rozpoczęły niebieskie, które po bramkach Radoszewskiej i Lesik prowadziły 2-0. Ruch stać było jedynie na 20 minut wyrównanej walki z Zagłębiem. Na 9-8 rzuciła Kruzberska i do końca pierwszej połowy chorzowianki nie zdołały już umieścić piłki w bramce Zagłębia. Przez pierwsze 20 minut graliśmy nieźle, potem nie wykrócaliśmy karnego, jakieś kontry i popełniliśmy sporo błędów w ataku i zespół Zagłębia potrafił to wykorzystać, bo trzeba powiedzieć, że w ataku pozycyjnym radziliśmy sobie z atakiem Zagłębia, natomiast ta przewaga to poszła z kontr, które no wiadomo, że Zagłębie słynie z tego, że gra dobrze kontrą, czy bezpośrednio, czy pośrednio i te nasze błędy wykorzystały. Mówił po spotkaniu trener gości Janusz Szymczyk. Zagłębie grając znakomicie w obronie i wyprowadzając zabójcze kontry już po 30 minutach rozstrzygnęło losy pojedynku. Co prawda w 42 minucie Ruch zmniejszył straty do 4 bramek, ale nie był w stanie już nawiązać wyrównanej walki z miejscowymi, mówi trener Zagłębia Bożena Karkut. Z pewnością to był bardzo dobry moment obrony i w związku z tym po tym niemrawym początku, myślę tu głównie o naszej skuteczności, przed przerwą już ten wynik można powiedzieć, że ustawił nam grę. No ja bym sobie tylko życzyła, żeby już w tych playoffach takich momentów było więcej jak mniej. Zdaję sobie sprawę, że dziewczynom trochę ciężko jest się mobilizować, one już mają to pierwsze miejsce po rundzie zasadniczej. Wiadomo, to jest 2/3 sezonu, już trochę zmęczenie. Mało nas troszeczkę jest, ale w miarę upływu czasu myślę, że naprawdę dobrze to wyglądało i tak jak zostało powiedziane, wspaniały materiał szkoleniowy. Zdecydowanie najlepszą zawodniczką meczu była Kaja Załęczna. Tydzień poprzedzający mecz skrzydłowa Zagłębia spędziła w łóżku, lecząc chorobę. W czwartek wróciłam do treningu, no i cieszę się tym bardziej właśnie, że po takiej przerwie udało mi się przebiegać przede wszystkim ten mecz, ale no cieszę, że udało się też zdobyć parę bramek, ale mówię, to jest zasługa całego zespołu. Bramki dla Zagłębia zdobyły Załęczna 9, Semeniuk Olchawa 6, Lisowska, Migała, Pielesz i Obrusiewicz po 4 oraz Ziółkowska i Ciepłowska po 1. W sobotę ruszają rozgrywki play-off. W pierwszej fazie Zagłębie zagra z KSS-em Kielce.